Proszę tą stację Whisky Echo. Echo 405, Whisky Echo 405. Whisky Echo 405, 405 odebrałem, na częstotliwości 405 nawet, dobrze się składa. Jarek z tej strony, słuchaj, stacja QRP 1 W w antenie, antena 1,30 m z wyspy Pak, Papa Alfa Golf w Chorwacji, proszę do Ciebie. No, Jarek, słuchaj, 1 W, antena 1,30 m, jest 5,2 odbieram Cię tutaj na SMS-ce. Ale taka super piąteczka, nie ma tu wiesz problemu. Fajnie Cię słyszeć i fajnie, że na QRP, także i to było wiesz mega notami, a Ty tutaj na QRP, czyli jest bardzo dobra propagacja. Na piąteczkę, to jest jeszcze sygnał ode mnie wylatujących, trawnikach pod Lubina na wschodzie Polski, Andrzej, ja Ciebie odbieram w piku do piątki. Ale to może być przekłamanie, wiesz, bo słońce mi tu świeci trochę na wyświetlacz i też tego tak dokładnie nie widzę, ale piątka, trójka była, piątka, jedynka, piątka, piątka. Także może być nawet mocniej, wiesz, także później jak przeczyściłem sobie w trakcie kamerę, to będę mógł zobaczyć dokładnie jak to jest już w domu, wiesz, jak nie będzie takiego słońca mocnego. Także tak to wygląda. Oryginalnie ja nadaję z tego, z Anglii. A teraz to na wakacjach właśnie tutaj i tak sobie postanowiłem spróbować jak to na stacji QRP będzie i widzę warunki dopisują, wiesz, także niezmiernie się cieszę, że tak ładnie to do Polski leci. Proszę do Ciebie, Andrzej. No fajnie, cały czas ta piątka wylatuje, jest około jakiś las tutaj przeszkadzać, ale Twój sygnał pomimo 1 W i tak jest na tyle skuteczny, że się tutaj przebiłeś. Ja mam nadzieję, że tam gdzieś na 303 zawołasz później to będzie troszkę większa satysfakcja. Natomiast co chciałem powiedzieć, no warunki chyba są niezłe, skoro 1 W nadajesz i ja Cię odbieram na piątkę, to naprawdę warunki są super. A chciałem ostatnio jeszcze Ci powiedzieć, ostatnio kilka dni temu stałem na stacji, to jest chyba, żeby nie składać, Falklandu albo co prawda z jakiejś tam wysokości, nie? I na 10 watach i to pięknie było słychać w Polsce dość późno w nocy i miał niesamowite wzięcie, także powiem Ci te stacje na QRP ostatnio tutaj robią naprawdę niezłą robotę. Jarek, żeby nie przedłużać, bo pewnie inne stacje Ci tam gdzieś będą chciały z Tobą wymienić raporty, także miło mi się było usłyszeć i